Jim. O co chodzi? Laleczka. Splamiona krwią. Czarny wilk więzi dzieci? Tak. A potem sprzedaje je braciom mamusi. Gdzie on jest? Ma obóz nieopodal, ale roi się tam od Mongołów. Więc zginą wraz z nim. To ja muszę zabić czarnego wilka. Miałam szansę dawno temu. Ale nie mogłam. Pomogę. Nie będziemy się ukrywać. Zobaczył nas z daleka. Chcę, aby poczuł strach. Bezsilność. Dobrze. A gdy skończymy, Autan też to poczuje. Mongoł może ostrzec swych towarzyszy. Zostaw to mnie. Dobrze się tu orientujesz. Przyszliśmy tu z taką po opuszczeniu Jarikawy. Myślałam, że będziemy bezpieczni. Myliłam się. Nie widzę czarnego wilka. Tchórz pewnie uciekł. Nie może stąd zbiec. Czekaj, mongolski statek. Może tam jest.
Możemy użyć łódki. Szybko. Gdzie on jest? Krzyki Mongołów go wykurzą. Zanim coś zrobisz, wiedz, że zmusił mnie Autan. Więzisz dzieci! Nie, ja... Już od 20 lat! Więziłeś mnie i mojego brata. Sprzedałeś mamusim jako niewolników. Taka był moim ulubieńcem. Ale pamiętam też, że to ty go przyprowadziłaś. Nie wiedziałam. Juno, jest twój. W porządku? Zejdźmy ze statku. Spalmy go. Teraz Autan będzie wiedział, że nadchodzimy. Będzie musiał działać. Dzin. Czarny wilk. Nie kłamał. Co masz na myśli? Spotkałam go po przybyciu do Odsuny. Zaoferował jedzenie i nocleg. Zapytałam, czy mogę wziąć brata. On nas upił. Potem... Taka nie pamięta. A ja tak. Zmroziło mnie. Mogłam go zabić. Ocalić tak. Ale zbyt się bałam. To nie twoja wina. Dzięki tobie nie skrzywdzi już dziecka. Potrzebuję czasu. Wracam do karczmy. Tam się spotkamy. Dobry z ciebie koń, Nomu. Szybciej, Nomu!
Co się stało? Autan dostał wiadomość. To jego odpowiedź. Chce się spotkać w obozie przy granicy z Kusi. Odpowie za to. Spotka go kara. Przynosicie jedynie śmierć. Zemsta to nasz obowiązek. Zabijemy Autana albo zginiemy. Obowiązek samuraja. Yuna to złodziejka. Więc nie ma honoru. Podołamy słowo. Twoje słowo nic nie znaczy. Tak jak ty. Chodźmy po konie. Wiesz, że pakujemy się w pułapkę. Wiem, ale jestem to winna i ci. Musimy skupić się na Autanie. Cokolwiek stało się między wami, nie możesz o tym myśleć. Nie rozumiesz. Bracia wzięli ją na farmę. Tam się poznałyśmy. Opiekowała się mną i taką. Strzegła przed najgorszym. To dzięki niej uciekliśmy. To jej wybór. Nie jesteś jej nic winna. To nie wszystko. Obiecałyśmy sobie uciec razem. Wszyscy zaczęliśmy biec. Potem usłyszałam krzyk Ici. A ja dalej biegłam. Zostawiłam ją dziś. Zawdzięczam jej życie. Dobrze, że uciekłaś. Widziałem, jacy byli ci bracia. Walka z nimi skończyłaby się śmiercią. Czy samurajowie też uciekają? Byliście dziećmi. Czasem tylko ucieczka pozwala przetrwać. To już wszystko przeszłość. Przestań się obwiniać. To ci tylko przeszkodzi w walce z Autanem. Nic mi nie będzie przeszkadzać. Jesteśmy. Uważaj. Nie wiemy, ilu ludzi Autan zabrał ze sobą. Ani gdzie się ten drań ukrywa.
Dni są nocą. Fimbod Jacho. Autanie! Mogę szlachtować ludzi cały dzień! Jin, ktoś nadchodzi. To on! Autan. Z kolejną zgrają kundli. Czas zapłacić za zbrodnie. Nie możesz mnie sądzić. Mordowałeś swój lud. Bracia Mamusi i Czarny Wilk to zdrajcy. To twoja wymówka? Twój powód, by mordować jako duch? Nic dziwnego, że Ryudo cię zdradził. Dość! Pora to skończyć. Przetrwać. A jednak gardzisz tymi, którzy czynią to samo. Zabijam w imię wielkim. Nie,
powiedzą. A ty w swoim własnym imieniu! Autan nie żyje, ale ludzie wiedzą, co zrobiliście innym. Teraz boją się, że duch przyjdzie też po nich. Dobrze, ludzie nie muszą się bać. A ty w co wierzysz, Ichi? Co uczyniliśmy? Myślę, że to, co było trzeba. Żegnaj, Yuna. Nie martw się słowami, Ichi. Nie chcę, by lud się mnie obawiał. Nie każdy jest w stanie zrozumieć, co robisz i dlaczego. Nie. Ale boję się, że nie ma odwrotu. Jeśli tak, to robimy, co należy. Powinienem dawno ich zabić. Zrobimy to razem. Chodźmy. Jeśli wiesz coś przydatnego, mów. Oczywiście. Dobrze zrozumiałeś. Zróbmy to! Wszyscy zginą! To gówno! Uważaj! Myślałem, że zginą! Wystarczy już. Patty!
Pożałuję tego. Tym razem mnie nie zaskoczy. Ukrywasz! Porał! Pokaż litość! Będziesz gotowy. Wróciłeś. Ruszamy. Już prawie. Nikogo tu nie ma. Wiesz, dokąd się udali? Uciekłem!
Twoje rany. Nie zdołam ich opatrzyć. Powinienem nie żyć, kiedy mnie znalazłeś. Pomściłeś rodzinę, Gomio. Z twoją pomocą, panie. Muszę prosić o jeszcze jedną rzecz. Nie zostawię mego ciała przy tych ścierwach. Nie zostawię. Spoczywaj w pokoju, Gomio. Sekret czarnych barwników. Samuraj! Żywy czy duch? Żywy. Jeszcze. Czym się tu zajmujesz? Obawiałem się, że moja wiedza pójdzie na marne, ale samuraj przeżył. Moje barwniki są jak noc. Spalone drzewo. Mroczne, tęskniące oczy. Przynieś mi materiały, a odzieję cię, mój panie. Mongołowie pomyślą, że stają przeciw cieniom.